Mamy taką paczkę z tekstyliami. W środku znajduje się kocyk, wlajkoniki z bawełny certyfikowanej. Znajduje się również body i czapeczka, która też jest cała z bawełny, oprócz tej części wewnętrznej, która jest przygotowana z lajkry, po to, żeby można było łatwo tą czapeczkę ubrać. Następnie mamy tak, mamy książeczkę Michała Rusinka, jak widzicie Państwo, w ramie miasta Krakowa, czyli ona jest specjalnie dedykowana dla wyprawki. Mamy również grzechotkę, mamy informator krakowskiej rodziny, mamy tutaj również kartę biblioteczną. No i oczywiście coś, co jest najważniejsze i co leży na samym wierzchu paczki, to jest list od pana prezydenta. Pan prezydent kieruje swoje słowa do maleństwa, po to, żeby go powitać na świecie, powitać go wśród krakowian. Rozpoczynamy od nowego roku taką akcję polegającą na wręczaniu dzieciom zameldowanym w Krakowie takich paczuszek. To nie jest nowy pomysł specjalnie, bo niektóre miasta już robią takie paczuszki, ale to robią w taki sposób, powiedzmy sobie, bardzo skromny. To jakiś kocyk plus list od prezydenta. My wybraliśmy taką opcję szerszą. Urząd Stanu Cywilnego daje nam znać o tym, że urodziło się dziecko w postaci zgody rodzica na przetwarzanie danych osobowych. Jak otrzymamy taką informację, niezwłocznie najdalej do 2 tygodni będziemy się starać wysłać paczkę do domu takiego dzieciątka. Jeżeli dziecko urodziło się poza miastem, ale jest zameldowane przy rodzicu, wówczas z Wydziału Spraw Administracyjnych dowiemy się o tym, że taki rodzic zgłosił się do właśnie tego wydziału na Aleję Powstania Warszawskiego, podpisze taką zgodę i my również jednocześnie dokładnie taką samą procedurę wdrożymy.